Państwa serdecznie. Mamy drobną obsuwę, ale obsuwa nic tutaj nam nie przeszkodzi, mamy nadzieję. Mieliśmy do czynienia ze złośliwością rzeczy martwych, jak to bywa z rzeczami martwymi. Szanowni Państwo, w dzisiejszych czasach coraz rzadziej ze sobą rozmawiamy, coraz rzadziej debatujemy, a już bardzo rzadko wymieniamy się argumentami, dlatego my w 13 Liceum Ogólnokształcącym chcieliśmy pokazać, jak naprawdę się debatuje, jak naprawdę można się argumentami wymieniać. Wierzę, że ta debata nie będzie na pięści, tylko na argumenty, że nie będziecie siebie opluwać, tylko będziecie ze sobą dyskutować, czego Wam z całego serca życzę, więc teraz wielkie brawa dla wielkiej, także wielkie brawa dla prowadzącej tę debatę. Chodźmy. Witam Was bardzo serdecznie na debacie kandydatów na naszego przyszłego przewodniczącego szkoły. Mam przygotowane kilka pytań, które mam nadzieję pomogą zadecydować, na kogo warto oddać swój głos. Naszymi tegorocznymi kandydatami są Hania Kostrzewa z klasy 2B. Hejka. Nie wiem, czy mnie słychać. Właśnie. Nie, ale nie wiem. Aleksandra Oktawa z klasy 3G. No hejka. Oraz Kacper Wawrowski z klasy 3A. Witam, witam. Także panowie, wybaczcie, ale kobiety mają pierwszeństwo, także Hania będzie pierwsza odpowiadać na pytania. Pierwsze pytanie. Co nowego wprowadziłabyś w szkole? To jest pytanie ciekawe, na pewno tutaj wiele pomysłów mam. Aczkolwiek pierwsze, co chciałabym zorganizować, to taka rada pomocy dla uczniów, która będzie współpracowała z samorządem. Będzie to tak od 3 do 5 osób, które będą zawsze jako pierwsze informowane o wszystkim. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące wydarzeń, które będą organizowane u nas w szkole, będzie podany kontakt właśnie do tej rady. Będziecie mogli się do nich zwrócić o pomoc, będziecie mogli zapytać ich o wszystko. Czas na Aleksandra. To też jest bardzo trudne pytanie. Przede wszystkim chciałbym się skupić na kontynuowaniu inicjatyw podjętych w zeszłym roku, jak chociażby szoki, rozwinięcie dni tematycznych, które były w zeszłym roku. I z takich rzeczy, na które można jeszcze kłaść nacisk, to bardzo chciałbym, bo jest to bardzo ważna dla mnie kwestia praw ucznia, więc na to chciałbym postawić też nacisk na zwiększenie świadomości na temat swoich praw. Myślę, że taka ogólna edukacja uczniów w naszym liceum jest bardzo ważna, tak jak zajęcia pozalekcyjne, które by ich zrzeszały i rozwijały. No bo szkoła jest dla was, a nie wy dla szkoły. Dobrze. Następne pytanie. Czy uważasz się za osobę odpowiedzialną i słowną? Tutaj zaraz będzie, że o, wszyscy egoiści. Uważam się za osobę odpowiedzialną i słowną, ponieważ już nieraz były powierzane mi zadania, które były ciężkie do wykonania i zawsze przynosiły super rezultaty. Także zawsze staram się dążyć do celu, osiągnąć ten cel. Wydaje mi się, że wiele osób też wybiera mnie właśnie do podejmowania się takich zadań nie bez powodu. W zeszłym roku koordynowałem wiele inicjatyw, chociażby właśnie szoki w szkole, bal. W międzyczasie działałem jeszcze w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy, gdzie też zorganizowałem kilka akcji charytatywnych, czy chociażby Białęcki Nocny Rajd Rowerowy. Więc myślę, że to, że te wydarzenia doszły do skutku, potwierdza jedynie to, że jestem faktycznie osobą odpowiedzialną. Odpowiedzialną osobą raczej tak. Biorę udział w naszym samorządzie klasowym. Czy sławną? Raczej nie. Dobrze. A więc, tak w zasadzie to czemu wystartowaliście w wyborach? Czemu akurat na przewodniczącego szkoły? Jestem osobą, która uwielbia udzielać się. Uwielbiam być otoczona dużą ilością osób, dlatego chciałabym jeszcze bardziej działać przede wszystkim dla Was. No bo tak jak już tutaj kolega wspomniał, szkoła jest przede wszystkim dla Was, więc chciałabym to zdanie podtrzymać. Myślę, że też to jest fajny tytuł, przewodniczący szkoły. No kurczę, coś robisz dodatkowo, robisz coś takiego ekstra, coś ponad. To jest po prostu... Mnie to kręci, okej? Od zawsze działałem w środowiskach i angażowałem się w działalność środowisk czy społeczności, w których jestem. I nie wyobrażam sobie nie mieć wpływu na to, co ja robię, co się dzieje w moim otoczeniu, dlatego też startuję na przewodniczącego. Wydaje mi się, że mam jakąś wizję, jak szkoła mogłaby wyglądać. Chciałbym się trochę zaopiekować szkołą wami,
jakieś rozwiązania różne powprowadzać, podtrzymać to, co samorząd robił, no i trochę udoskonalić. No to teraz dopiero będzie egoistycznie. Jaka jest wasza największa zaleta? No może któryś z panów jako pierwszy odpowie na to pytanie, żeby nie było, że zawsze pierwsze kobiety. Myślę, że taką, no też moją cechą jest to, że bardzo właśnie, jak już wspomniałem o tym, bardzo mocno angażuję się w to, co robię i podejmuję się bardzo wielu rzeczy. Zawsze mam takie ciśnienie, żeby doprowadzić dany projekt czy dane wydarzenie do końca. Wydaje mi się, że tak jak Aleksander, sumienność mnie charakteryzuje. Lubię wykonać coś od A do Z, poważnie, nie po łebkach. Przyszedł czas i na mnie. Jestem osobą przede wszystkim otwartą. Zawsze udzielę pomocy, nieważne co by się działo. Jestem pomysłowa, odpowiedzialna, tak jak już wcześniej było wspomniane. No i co? Po prostu chcę być jak najbardziej dla was. Wydaje mi się, że jestem też duszą towarzystwa. Zawsze możecie do mnie przyjść, pogadać. I co? To chyba tyle. No chyba tyle. To myślę, że posłucham się Hani, więc czas na zmianę kolejności. Także Kacper, zaczynamy od ciebie teraz z odpowiedzią. Żeby już też nie było tak za miło, to jaka jest wasza największa wada? Oj, moja największa wada? Może stawiam różne zadania ponad przyjemność, odpoczynek. Lubię więcej pracować niż odpoczywać, więc taki pracoholizm może. Do niektórych kwestii podchodzę bardzo indywidualnie i taką rzeczą, znaczy mam takie założenie, że to potrafię tylko ja zrobić i ja wiem, jak to wygląda, więc nakładam na siebie bardzo dużo obowiązków i rzeczy, no, nie dysponując do końca zadaniami, bo mam tylko takie poczucie, że ja chcę to zrobić i nakładam na siebie za dużo rzeczy. A właśnie też podobnie jak panowie, bardzo dużo rzeczy biorę na siebie i jestem straszną perfekcjonistką. Wszystko musi być idealnie zrobione, znaczy idealnie, tak jakbym to sobie zaplanowała, prawda? Oczywiście zdarzają się wyjątki, nie będę zabijała, jak ktoś coś zrobi nie tak, ale generalnie to tak, perfekcjonizm niestety u mnie tutaj góruje. Dobrze, zostało ostatnie pytanie, które brzmi: czego byś nie zmienił w tej szkole? Co ci się podoba? Podoba mi się na pewno ilość zajęć. Podobał mi się ten bal zorganizowany przez samorząd, więc gratuluję organizacji. Dzięki. To dobrze byłoby podtrzymać jakoś cyklicznie i taki mam pomysł. Taką rzeczą, której też nie do końca da radę zamienić w tej szkole, jest społeczność pod tym względem, że uczniowie sami organizują się pod względem tego, czy organizują jakieś zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań, wychodzą z własnymi inicjatywami i to jak najbardziej bym się starał podtrzymać i bym chciał, żeby to się też nigdy nie zmieniło, żeby osoby wspólnie czymś zainteresowane mogły się realizować. Ja na pewno zostałabym, no właśnie, no ludzi nie zmienimy, ale atmosfera u nas w szkole jest wspaniała. Chciałabym to właśnie też podtrzymać. Podoba mi się bardzo to, że dużo osób wyraża swoje opinie na dane tematy i to jest właśnie fajne, bo przez to poznajemy siebie, jesteśmy w stanie powiedzieć, kto jakie ma poglądy, jesteśmy w stanie współpracować, więc liczę na to, że atmosfera w tej szkole się nigdy nie zmieni, bo jest naprawdę wspaniała. Dobrze, także ja już nie mam więcej przygotowanych pytań. Myślę, że wybór przewodniczącego stał się odrobinę łatwiejszy. I tym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy pięknie.